Cześć Dawidzie, co tam słychać w Radomiu? Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w moich skromnych progach. Co słychać? Pomalutku leci śnieg za oknem. Właśnie się przyglądam. No i czekam z utęsknieniem na kolejne nasze spotkanie. A Lekcje. jak zdrowie? Zdrówko odpukać jest w porządku. Po wcześniejszych urazach zero śladu. Więc nie mogę się już doczekać, żebyśmy się zobaczyli na początku maja. Czyli nie ma tak częstych wizyt u fizjoterapeutów? Nie wiem skąd masz takie informacje. Od czasu do czasu owszem, zdarza mi się zajrzeć do gabinetu naszej fizjoterapeutki, no ale naprawdę to są sporadyczne wizyty. Tam trochę się działo u Was w Radomiu, ale cały czas liga mknie do przodu. A z tego co wiem, to kolejny mecz będzie Twoim 300. w 12. sezonie w ogóle w lidze. Dawid, jesteś bardzo doświadczonym zawodnikiem. Jak będziesz świętował ten 300. mecz? Ależ wybrnęłaś z tym doświadczony, wiesz, chciał ścisnął się na usta Dawid, jesteś bardzo starym zawodnikiem, ale jak będę, to mam nadzieję, że wygraną. Nie no, to gdzie to moje 300 meczów, jak Paweł Wojcki przed chwilą 500 grał, to gdzie ja? Można powiedzieć, że jestem taki junior starszy, dopiero zaczynam tą swoją przygodę z graniem. Mam nadzieję, że uda się wygrać i w jakiś taki fajny, symboliczny oczywiście sposób z lampką wina poświętować wygrane spotkanie. To będzie mecz bodajże z kim? Z kim my gramy teraz? I Z to jest ten Kędzierzynem? moment, że Dawid Konarski nie wie przeciwko komu gra. Tak, bo dla mnie najważniejszy jest każdy kolejny dzień i każda jednostka treningowa, dopiero potem jest mecz. Ja Dokładnie. myślę, że te słowa naprawdę zapiszą się w podręcznikach do siatkówki. Dawid, jesteś naszym Mickiewiczem kadrowym. Na pewno ogląda nas dużo młodzieży, trzeba przekazywać jakby doświadczenie i podejście do sportu, więc trzeba się skupiać na każdym kolejnym treningu. Właśnie przez te 12 sezonów to było w polskiej lidze, przez rok byłeś w Turcji. Nie kusiło cię, żeby gdzieś jeszcze za granicę pojechać i pograć? A czemu się wypowiadasz w takim tonie? Nie kusiło, czyżbyś skończyła mi już moją przygodę? Znaczy, bo ja liczę Aha. na to, że po prostu będziesz cały czas w Polsce, dlatego pytam o te wcześniejsze lata. A, no to jakoś się nie złożyło. No, bardzo lubię nasz kraj, granie w nim, naszą ligę, więc tutaj spędziłem najwięcej czasu, ale nie wykluczam jakiegoś wyjazdu w przyszłości, zresztą jak co roku, więc się będę powtarzał, że zobaczymy, co przyniesie los. W tym roku padło na Radom, z czego się bardzo cieszę. Aczkolwiek wyniki może nie są najlepsze w naszym wykonaniu. No ale jeszcze wszystko jakby przed nami. Jeszcze mamy o co grać, więc mam nadzieję, że tych punktów uczyłamy jak najwięcej, a czy to nam da playoffy, czy nie, to się już przekonamy niedługo. A co przyniesie przyszły sezon? O, żebym ja to wiedział, to bym sobie inaczej życie ułożył. Wiesz, jak to jest, nie? Elu, moja droga. Zobaczymy. Ale nie wykluczam. Na pewno chciałbym jeszcze jakąś ligę gdzieś zobaczyć, spróbować się w innej lidze poznać kulturę innego państwa. Słuchaj, skoro tak już zacząłeś o tej starości, to wróćmy do twojej młodości. Te 12 lat temu, jak zaczynałeś, powiedzmy, tą seniorską, taką poważną karierę, to jaki klub albo która liga była tą taką wymarzoną dla młodego siatkarza? No, na pewno włoska chyba. Z tych początkowych lat w Bydgoszczy, z tego co pamiętam, to gdzieś też w wywiadach różnych mówiłem, że Włochy to tam bym chciał spróbować jakby swoich sił. I nie. Co jeszcze mogę dodać? Na pewno Włochy. Późniejsze już takie, jak już grałem troszkę w tej Bydgoszczy, no to te Trentino z Michałem Winiarskim było takie mocne z Fantorenu. Sztok chyba na ataku, Wisotto jeszcze później. Później przed Sokołow, który jest moim rocznikiem, więc wydawało mi się to takie bardziej realne do osiągnięcia. Ale tak, gdzieś ta włoska była gdzieś w obrębie zainteresowań, chyba też ze względu na historię, mocne zespoły, Sisley Treviso gdzieś na czele. No, to tak, to na pewno Włochy. To był ten kraj, do którego chciałem pojechać za mało lat. Teraz też pewnie bym pojechał spróbować, ale no już nie z takim entuzjazmem pewnie, jak to było 12 lat temu. No 11. Góra 10.
Słuchaj, no zawsze jest taka szansa, nadzieja, a u Winiara możesz jeszcze wylądować. Nie mogłeś w Trentino razem z Winiarem, to może teraz z trenerem winiarskim gdzieś, co? A? Nie jak to jest? No dobra, bo zaraz się będę plątał. Nie wykluczam takiej możliwości, oczywiście. No, widzę, że Winiar dobrze sobie radzi teraz w Gdańsku, są wysoko w tabeli, więc co tam będzie zmieniał, jak u niego wszystko gra? Ale oczywiście, jeżeli byłaby taka okazja, na pewno bym to rozważył, ale no zobaczymy, co przyniesie jakby przyszłość. No i nie wiem też, czy Michał zostaje tak na przyszły sezon w Gdańsku, czy nie. No jest tam też Mariusz Wlazły, więc no jest paru chłopaków, którzy wiedzą, jak się gra na ataku. Nie byłbyś najbardziej doświadczonym graczem wtedy. No, można by powiedzieć, że byłbym młodzieniaszkiem wręcz. Po tylu latach w lidze, Dawid, to masz pewien ogląd i może doświadczenie też. Pojawia się dużo młodych chłopaków. Ty grałeś w tych najlepszych klubach, bo była i Zaksa, i Resowia, i też Jastrzębski Węgiel. I także jesteś doświadczonym kadrowiczem. Czy jest jakaś różnica pomiędzy tym, jak zaczynałeś ty grać w siatkówkę, a tym, jak się gra teraz? I czy gdzieś ta kumulacja meczów i tutaj Puchar Polski też jest też Liga Mistrzów, czy to jakoś wpływa na to, jak chłopaki grają, na to, jak wy się czujecie w ogóle? Na pewno natężenie spotkań jest dużo większe niż kiedyś. No ja ten pierwszy sezon zaczynałem w 10-osobowej lidze i graliśmy spokojnie, mecz co tydzień, bez żadnych jakby wyjątków. Nawet Puchar Polski gdzieś był rozłożony tak spokojnie, że to się grało jedno spotkanie w tygodniu, więc na pewno było dużo więcej czasu na regenerację przy dużo mniejszej ilości spotkań. Graliśmy 18 w sezonie zasadniczym, do tego gdzieś Puchar Polski, no jak była Liga Mistrzów, no to zespoły te z górnej części tabeli jeszcze mieli Ligę Mistrzów, ale na pewno tych spotkań było mniej. Było też mniej meczów w reprezentacji, więc te obciążenie organizmu zdecydowanie było mniejsze. Ale też był, myślę, mniejszy profesjonalizm do tego gdzieś w tych klubach i zaplecze takie medyczne, plus te wszystkie sprzęty teraz do regeneracji, no mamy wszystko jakby w zasięgu ręki. Praktycznie w swoim domu można mieć i maszynę do masażu, i do schładzania, i co tutaj każdy sobie jeszcze wymyśli, to jest już dostępne. Kiedyś tego nie było. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, na pewno takie ogólne podejście, nie wiem, młodszych zawodników. No ja gdzieś jak zaczynałem jeszcze, nie mówię, że od wszystkich, ale gdzieś tam ten przykład pomeczowej imprezy był taki bardziej na porządku dziennym. No teraz już pomijając oczywiście te czasy pandemiczne, które mamy, gdzie to odgórnie jest jakby zakazane. No ale też już się jakby od tego odeszło, dosyć bardzo się ograniczyło jakby jakieś, nie wiem, większej ilości napoje wyskokowe, więc tutaj wszystko poszło w tą stronę tego profesjonalizmu, z czego się bardzo cieszę. No też pewnie za tym poszły wyniki sportowe, czy reprezentacji, czy naszych klubów na arenach jakby międzynarodowych i to na pewno cieszy. Cóż, myślę, że też te nasze młodsze pokolenie, które teraz jakby weszło, czy jest w tych klubach i tam też stanowi o ich sile. Myślę o tych chłopakach z roczników, co nie przegrali spotkania w juniorach, kadetach. Grają, odgrywają kluczowe role w swoich klubach. No też już mają jakby przykład od tych starszych kolegów, że trzeba się jakby przykładać do regeneracji swojego ciała, mimo mając lat 20, 21 czy 23. Wszyscy wiedzą, że odpoczynek i regeneracja jest bardzo ważna i myślę, że to jest też klucz do tego, że jeszcze pewnie długo na tym najwyższym poziomie będą grać w zdrowiu, mam nadzieję, odpukać bez żadnych kontuzji, które oczywiście się czasami zdarzają. Dawidzie, życzę zdrówka i regeneracji przede wszystkim i powodzenia w kolejnych 300 meczach. O, dziękuję Ci, Elżbieto, za te piękne słowa otuchy. Skorzystam i z regeneracji, i z tych 300 następnych spotkań, jeżeli będzie to zdrowie, a wiesz, że ja z fizją to tak rzadko, ale postaram się to zmienić i uczęszczać coraz częściej, żeby zdrowie pilnować. Pozdrawiamy Olę. I pozdrawiamy, tak, Olę. Dzisiaj się widzimy. Dzięki. Dzięki, pozdrawiam.